Maciej Antkiewicz, może być wielkie brawa! Stać na stawiący! Życzymy udanej zabawy, udanej godziny. Zapraszamy na punkt programu. Brawa jeszcze raz! Halo? Słuchasz nas? Wyłączyli nam sejmowa. Posłom numer. To znaczy, chcieliśmy powiedzieć, że jesteśmy absolutnie dumni, acz nie jesteśmy zaskoczeni. Pomysł na projekcję zrodził się na Falconie 2 lata temu, kiedy siedzieliśmy z Maćkiem przy piwie i stwierdziliśmy, dobra, ty robisz świetne projekcje, ja robię dobre projekcje, zróbmy taką projekcję, w którym skasujemy w ogóle wszelkie rekordy i ustanowimy rekord z frekwencji wszędzie. Dobra, to o czym? To musi być o seksie, dobra, ale to nie musi być tak zwykle. Dewiacje. Dewiacje. To dobra, to robimy. No i w zeszłym roku zrobiliśmy w sali na 300 osób i w kolejce chyba czekało 1100 osób. I jakież było nasze niewielkie zaskoczenie, gdy Pyrkon zwrócił się do nas, że mamy wracać z tą prelekcją i oni dają nam salę ziemi. Także w tym roku specjalnie dla tych, którzy nie mieli szansy się zjawić rok temu, zapraszamy jeszcze raz i myślę, że już zacznę. Jedziemy. Zacznę od takiego troszkę teoretycznego wstępu. Części warsztatowej dzisiaj nie będzie w ogóle, ale na początek powiemy sobie troszeczkę o kwestiach naukowych. Co jeszcze dodam? Mamy parę fajnych ilustracji zrobionych specjalnie na potrzeby tej prelekcji. Zrobiła je Emilia Kowalska, którą pozdrawiamy. I zobaczycie, które to. Na początek. Generalnie pojęcie takie jak dewiacja seksualna współcześnie już nie istnieje. Stosujemy raczej pojęcie parafilia. Dawniej nazywano to dewiacją, perwersją, zboczeniem. Współcześnie rzeczywiście odchylenia od względnie normalnego zachowania, standardowego zachowania seksualnego nazywamy parafiliami. Czyli różnie było to definiowane, fajnie zdefiniował to pan John Money, mianowicie seksualno-erotyczne udekorowanie. Ale naukowo nazywamy to zaburzenie preferencji seksualnych, czyli zaburzenie na tle seksualnym i tak dalej. No chyba nie muszę wam tego tłumaczyć. Tutaj widzicie portrety dwóch panów, którzy najbardziej się w tej dziedzinie wykazali jako w ogóle odkrywcy tego, którzy to nazwali, bo istniało to oczywiście dużo wcześniej. No i co? Mogę dodać? Definicja parafilii polega na tym, że jest to przeniesienie popędu seksualnego. Czym to się różni od szczególnych preferencji seksualnych? Otóż są ludzie, którzy lubią szczególny sposób uprawiania seksu. Różnica pomiędzy upodobaniem a parafilią polega na tym, że w przypadku parafilii do osiągnięcia satysfakcji seksualnej niezbędny jest element z seksem niezwiązany bądź z seksem związany pośrednio. Wobec powyższego, jeżeli na przykład podobają wam się ładne stópki i ludzie w ładnych butkach, na przykład w glanach, to nie jest parafilia. Natomiast jeżeli nie jesteście w stanie osiągnąć seksualnej satysfakcji z partnerem bez glanów, to wtedy już jest parafilia. I to jest zasadnicza różnica. Druga rzecz, o której warto powiedzieć, współcześnie uważa się, że wszystkie upodobania, szczególne preferencje seksualne, które obejmują dowolną ilość dorosłych, poczytalnych osób, które godzą się na to dobrowolnie, nie są zboczeniami i są traktowane jako zaburzenia bądź preferencje niepokojące psychiatrycznie. Czyli jeżeli parafilia nasza czy nasze upodobania dotyczą na przykład uprawiania seksu z kilkoma osobami na raz, to jest ok, pod warunkiem, że są to osoby dorosłe i poczytalne. Jeżeli mamy pociąg do uprawiania seksu z osobami nieletnimi, czyli takimi, które nie mogą sobie stanowić, bądź jeżeli mamy pociąg do uprawiania seksu z osobami głęboko upośledzonymi, czyli takimi, które nie mogą sobie stanowić, wtedy już jest to kategoria karna i tego nie należy robić.
Jeśli mogę zacytować anegdotę Abelarda Gizy na temat parafilii, która dotyczy jednej konkretnej parafilii, o której będziemy mówić później, ale ja zacytuję anegdotę, która mówi o tej zgodzie. Otóż Abelard Giza w jednym ze swoich stand-upów mówił o tym, że jeżeli masz ochotę postawić klocka na klatę swojej dziewczynie i zrobić to, jak ona śpi, to jest gwałt. A jeżeli ona się obudzi i powie dawaj, 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 to wtedy to są specyficzne preferencje seksualne. Okej. Zaburzenia preferencji seksualnych możemy skategoryzować medycznie. Rzeczywiście służy do tego międzynarodowa klasyfikacja chorób, którą się posługujemy w ogóle, jeśli chodzi o określanie chorób i tego, co jest chorobą, co nie. I mamy tu między innymi taką grupę jak F65, do której zaliczamy pewne, nie wszystkie oczywiście, bo jest ich mnóstwo, ale pewne najczęściej występujące dewiacje, parafilie, czyli na przykład fetyszyzm, oglądactwo, pedofilię, sadomasochizm i tak dalej. Odmienność czy patologia? No właśnie, tu rozwiniemy jeszcze to, o czym mówiła Foka. Mianowicie parafilia może być opcjonalna, co znaczy, że to jest tylko jakiś dodatek. Potrafimy normalnie uprawiać, normalnie w cudzysłowie, tak? Uprawiać seks i mieć z niego satysfakcję, czyli osiągnąć orgazm. I możemy to zrobić bez tej parafilii, ale możemy też zrobić to razem, wykorzystując taką parafilię. Czyli to jest opcja opcjonalna. Mamy też właśnie opcję preferencyjną, czyli taką, że możemy to zrobić albo bez parafilii, albo wykorzystując parafilię i chętniej robimy to z parafilią, albo opcja wyłączna, czyli taka właściwie najtrudniejsza, która polega na tym, że bez danego elementu nie jesteśmy w stanie w ogóle osiągnąć satysfakcji seksualnej. I jeszcze jedna kwestia, czyli też jakby podsumowanie tego, co przed chwilą mówiliśmy. Jeśli odchylenia możemy uznać za patologiczne i niepatologiczne. I są normy medyczne, i są normy społeczne. I teraz, jeśli przekraczamy pewne normy społeczne, to rzeczywiście jest to kwestia karna i takich parafilii będziemy się, powinniśmy wystrzegać, tak, bo jest to niezgodne z prawem. Natomiast są też kwestie medyczne, które są tutaj może mniej ważne, bo one nie łamią prawa. Natomiast jakie mogą być jeszcze parafilie? Mogą być progresywne i mogą być impulsywne. Impulsywne polegają na tym, że taka osoba stara się ich wystrzegać, unika ich, nie chce tego robić, ale potem przychodzi nagle taki moment, że ona musi to zrobić koniecznie, zaspokaja się w jakiś taki sposób i znowu ma, powiedzmy, odstęp. I upokorzeniem, czyli SM. I trzecia grupa, czyli obecność niedobrowolnych partnerów. I zaczniemy sobie właśnie od fetyszy. Pierwszy fetysz, dendrofilia. Tak, to jest jeden z tych rysunków, o których mówiłem. Na czym polega? Na tym, że dana osoba osiąga satysfakcję seksualną w trakcie obcowania z drzewami, można to ewentualnie rozszerzać na rośliny. U mężczyzn jest to najczęściej kwestia znalezienia odpowiedniej dziury. Niektórzy tacy dendrofiliści mają swoje ulubione drzewa w parku. Niektórzy tak muszą zbadać, sprawdzić, bo to jest za bardzo chrupowate, to ma już za bardzo wyrobioną dziurę. Ta dziura bywa zamieszkała, więc nie ryzykuje. A tutaj używa mój kolega dendrofilista sporu, więc ja mu ją zostawię, żeby nie czuł się zdradzany. Co dalej mamy? Hoplofilia. Czyli satysfakcja seksualna, która wymaga wykorzystania broni, ale nie w taki, znaczy w różny sposób. To nie musi być sposób konwencjonalny, czyli przykładanie głowy do skroni, to może być obcowanie z tą bronią w bardziej jakiś sposób intymny, wprowadzanie jej w różne otwory ciała, lizanie, wykorzystywanie jej w trakcie aktu seksualnego z drugą osobą albo bez drugiej osoby. Tu jeszcze wam powiem o tej hoplofilii jedną ciekawostkę. Mianowicie no w USA, jak prześledzicie historię czasopism erotycznych od Playboya, później Hustlera, który rzeczywiście jako pionier wprowadził tą rzeczywiście bardziej pornografię niż erotykę, no to mamy rosnące oczywiście nakłady, po czym pojawia się internet
i większość pornografii przerzuca się do internetu. Czasopisma papierowe pikują w dół i po kolei się zamykają. Natomiast jest jedno czasopismo, które się nazywa Girls and Ammo, czyli dziewczyny i amunicja, które jest takim wersją Playboya, czyli bardziej erotycznego niż pornograficznego magazynu. I tam właśnie na rozkładówkach są piękne, nagie panny z ciężkimi karabinami, z obwieszone pasami amunicji, albo z bronią białą, bo hoplofilia to nie tylko broń współczesna, ale też broń biała, miecze, szable, wszystko co ostre. I wszystko, co kiedykolwiek służyło jako broń. I ten magazyn wciąż wychodzi w wersji papierowej. Ma swoje grono odbiorców, ma swoich prenumeratorów i ma się całkiem dobrze. Nie wiem, w sumie musiałbym sprawdzić, ale wiem, że jest. Czy w Teksasie no, pasowałoby, nie? Fakt, że może też dotyczyć różnych części ciała. Najpopularniejszy jest chyba fetysz stóp, mianowicie podofilia. U mężczyzn to jest kwestia rzędu chyba nawet kilkudziesięciu procent tak naprawdę. Czyli co któryś tam, nie wiem, co trzeci czy co czwarty mężczyzna odczuwa zwiększoną satysfakcję seksualną, jeśli w grę wchodzi wyjątkowe pieszczenie stóp i to zarówno w stronę tą aktywną, czyli on pieści stopy partnerki, partnera, albo w stronę pasywną, czyli to jego stopy są w jakiś sposób pieszczone. Tym, jak podofilia głęboko weszła w kulturę europejską i nie tylko europejską, świadczą między innymi opowieści, znaczy relacje historyków i powieści historyczne między innymi Sienkiewicza się to pojawia, czyli zwyczaj picia alkoholu z pantofelka swojej wybranki. To jest proste właśnie przeniesienie tego fetyszu nieakceptowanego w zachowania, które były powszechnie akceptowane. No ja jeszcze chciałem wam na przykład dać przykład dać z popkultury. Przypomnijcie sobie Pulp Fiction, który w zasadzie nie jest tylko filmem, to jest, ja już bardziej traktuję jako zbiór kultowych scen. Bo każda scena w Pulp Fiction jest kurczę kultowa. Jak obejrzycie to pod tym względem, zobaczycie, że tak mocno weszły w popkulturę, że każda jest rozpoznawalna. I tam jest słynny motyw, kiedy dwóch zabójców idzie wyrównać rachunki z tymi chłopakami, którzy ukradli narkotyki panu Wallace'owi i rozmawiają o masażu stóp. Że przecież jeżeli robiłeś pani Wallace masaż stóp, to nie jest nic erotycznego i pan Wallace się nie wkurzy. A ten drugi się właśnie pyta, jeżeli to nie jest nic erotycznego, to czy zrobiłbyś mi masaż stóp? Jeszcze z ciekawszych. Zwróćmy uwagę, że ten sam facet mówi, że przecież masz ugasuje stopy swojej matce, nie? Dokładnie. Jeszcze z ciekawszych tutaj terminów możemy wymienić na przykład oculolinctus, czyli lizanie gałki ocznej. I to wcale nie jest rzadka rzecz. Formikofilia, czyli bardzo specyficzny fetysz, który polega na odczuwaniu satysfakcji ze zgniatania owadów, najczęściej jeszcze sprecyzowany za pomocą kobiecego obcasa. I oczywiście ma to swój fanpage i swoje forum dyskusyjne, gdzie tacy fani się gdzieś tam komunikują i na przykład umawiają na spotkania wspólnego rozgniatania tych biednych owadów. Innym przykładem parafilii związanej z owadami jest entomofilia, która z kolei nie wymaga krzywdzenia owadów, po prostu wymaga obecności insektów podczas aktu seksualnego i najbardziej popularną formą praktykowania entomofilii jest sytuacja, w której mężczyźni wkładają penisa do na przykład do jakiegoś naczynia, w którym są jadowite insekty po to, żeby im tego penisa żądliły. Dzięki za tę uwagę. Ale tak się zastanawiam, czy to jest w nadziei, że spuchnie i urośnie. Bo on padnie. Wiesz, to też tylko, że się zdarzyło, ponieważ istnieje afrykańskie plemię, w którym mężczyzna wybierając się po raz pierwszy do swojej wybranki właśnie pozwala swojego penisa porządnić pszczołom, żeby jej zaimponować.
Kochanie, zaimponowałaś. Wiesz, jak ma alergię na jatmosy. Natomiast pamiętam felieton Zanussiego w polityce, w którym odnosił się dość żartobliwie, szczególnie jak na Zanussiego, który jest takie trochę drewno, do alergii na lateks i mówił o tym, że no owszem, on rozumie, że lekarze w przypadku, kiedy pracują w rękawiczkach, alergia na lateks, ale alergia na lateks objawia się głównie tym, że jest bezbolesna, natomiast objawia się silną opulizną. Wobec powyższego przy używaniu prezerwatyw to on nie widzi problemu. Ja tak właśnie wpadłem właśnie, bo kiedyś na Discovery, kiedyś na Discovery właśnie oglądałem o różnych jadowitych ustrojstwach i teraz skojarzyłem i właśnie na szybko wygooglowałem. Gatunek pająka, wałęsak brazylijski. Okej, okay, fajnie, urządli nas i boli, ale nie o to chodzi w wałęsaku brazylijskim. Jak nas wałęsak brazylijski urządli, to mamy co najmniej 5-godzinną bolesną erekcję. Mów za siebie. No dobra, przejdziemy dalej. Garderoba. I tutaj jest olbrzymie pole do popisu. Tak naprawdę każdy element garderoby, jaki tylko jest, na pewno dla kogoś może być fetyszem. Tak na przykład ubrania przeciwnej płci, czyli jedna z najpopularniejszych parafilii, mianowicie transwestytyzm. Absolutnie nie mylić tego z transseksualizmem, bo w transwestytyzmie chodzi o to, że dana osoba dalej czuje się tożsama ze swoją płcią, ale podnieca ją przebieranie się w płeć przeciwną. Czyli to jest mężczyzna, który przebiera się za kobietę i on nie chce być kobietą, on nie czuje się kobietą, jego po prostu podnieca przebieranie się za kobietę. Jest to coś zupełnie innego niż transseksualizm. Co tam mamy jeszcze? Ubrania dla innego wieku, cudze ubrania. Rzeczywiście są ludzie, którzy na przykład podbierają albo swoim współlokatorom, albo ludziom w szatni na przykład, jak pracują jako szatniarz, może taki szatniarz z homeowestyzmem pracować i wtedy pod nieobecność osób, które tam zostawiają u niego ubrania, on sobie na przykład bierze na zaplecze albo do toalety i robi sobie z tego jakąś tam przyjemność. Oczywiście wysokie obcasy, czyli też bardzo popularna, pieluchy i jakiekolwiek inne elementy ubrania. Bardzo popularny jest, jeśli chodzi o garderobę, fetysz rzeczy futrzanych, bądź też fetysz przebrań za futrzane zwierzątka. Na przykład za lisy, kotki i tak dalej. Powiem wam, że po zapoznaniu się z takim fetyszem, zwłaszcza jeśli sobie obejrzycie to gdzieś, nie wiem, na jakichś portalach odpowiednich, już nigdy więcej nie spojrzycie na Pyrkonie tak samo na przebranych ludzi za... Ja chciałem, czekaj, jeszcze cofnij to, bo chciałem... Tak, z punktu widzenia fantastyki, to mamy obrazek, gdzie mamy wysokolevelową zbroję wojowniczki, która jest bardzo skuteczna w tym, co ma chronić. Wszystkie ciosy bierze na bar. Strzała w kolano też jej nie straszna, bo taki bar. Abaziofilia, czyli podniecenie osobami, które mają jakieś zaburzenie funkcjonowania układu ruchu, najczęściej albo są w gipsie, albo umawiają się na takie spotkania, że wzajemnie się na przykład gipsują i później uprawiają seks. Albo same się gipsują i dopuszczają się samogwałtu w jakikolwiek sposób. Albo podniecają ich osoby, które z racji jakiejś wady wrodzonej mają niesprawny układ ruchowy, czyli na przykład nie mają nogi, albo mają amputowaną kończynę, albo jakakolwiek inna choroba układu. Mogę? Jednym takim skrajnym przykładem abaziofilii jest apotemnofilia, jest to zboczenie, które występuje, bo to już naprawdę jest zboczenie, które występuje z kolei jako forma autoagresji, a mianowicie ludzie, których podnieca amputacja, ale których podnieca amputacja własnych części ciała. I to są ludzie, którzy na przykład dążą do tego, żeby odciąć sobie rękę po to, żeby osiągnąć satysfakcję seksualną. To wywodzone jest z takiego schorzenia, które nazywa się body dysmorphic disorder,
czyli ludzie, którzy nie akceptują nie tyle całego swojego ciała, co nie akceptują konkretnej jego części i to są ludzie, którzy mają niejednokrotnie marzenia właśnie o tym, że stracą rękę, bądź stracą nogę, bądź stracą penisa i zjedzą go z kolegą. W nawiązaniu do Pyrkonu 2018 i gościa Pyrkonu 2018, Graham Masterton. Graham Masterton napisał Rytuał. I w Rytuale jest właśnie motyw, gdzie ojciec, żeby ratować syna, musi, powiedzmy, udowodnić, że jest rzeczywiście zainteresowany wstąpieniem do sekty. Sekta wchłonęła mu dziecko, on chce to dziecko wyciągnąć i jest scena, gdzie ojciec musi sobie odciąć palca. I jak myślałem, że jestem nieobrzydzalny, tak Graham Masterton w drugim tekście udowodnił mi, że jednak nie. Także pierwszy tekst to jest tekst, który po prostu wywrócił mnie na drugą stronę i nazywa się Eric Pasztet. I idźcie Grahama, zapytajcie o Eric the Pie. Bo to jest, on lubi o tym opowiadać, to jest opowiadanie, które gdy miał swoją premierę, w magazynie, to ten magazyn zamknięto. Jest po prostu totalny hardcore. Ja nie wiem, jak się to ma do opowieści Grahama Mastertona, bo mnie kiedyś Graham Masterton opowiadał, że jak sprawdza, czy jego opowiadania są straszne, to było wiele lat temu, jego dzieci były bardzo młode jeszcze wtedy. No pamiętam, że opowiada mi, że jak mu przyjdzie do głowy jakiś pomysł, to on opowiada swoim dzieciom, a jak się wystraszą, to znaczy, że jest dobry i pisze opowiadanie. Jezus, jak opowiada dzieciom Eryka Pasztetta. Idziemy dalej. Chodźmy dalej. Zapachy, czyli zarówno przyjemne, jak i nieprzyjemne. Taka sama sytuacja. Mogę? W ogóle upodobanie do zapachu nazywa się maurofilią. I teraz tak, jeżeli takim klasycznym, kulturowym przykładem jest upodobanie do zapachu, do naturalnego zapachu ciała ludzkiego. I mówi się, psychologicznie się mówi, że takim podstawowym testem na to, czy jesteśmy parą dobraną pod kątem kodu genetycznego, jest to, czy podnieca nas zapach ciała naszego partnera. Czy nam on odpowiada? Oczywiście nie po tygodniu nie mycił się, tylko na przykład zdrowe ludzkie ciało nie ma nieprzyjemnego zapachu. Statystycznie jest ten sposób, że mężczyźni o wiele częściej lubią fizjologiczne zapachy ludzkiego ciała niż kobiety. Kobiety statystycznie ich nie lubią, po prostu odbierają je jako smród. Natomiast mężczyźni potrafią odbierać ten zapach jako zapach bardzo przyjemny. Czego dowodem historycznym są między innymi listy Sobieskiego do Marysieńki albo listy Napoleona do Józefiny, gdzie pojawiały się teksty typu za tydzień wracam, nie myj się. I to jest autentyk. Natomiast o tym, że to szczególne upodobanie do zapachów ludzkiego ciała ma się nadal dobrze, potwierdza między innymi fakt, że ogromne sukcesy komercyjne odnoszą strony, które sprzedają używaną bieliznę oraz używane pończochy i skarpety. Wobec można na wielu stronach, nawet na polskim Allegro, kupić używaną bieliznę noszoną przez kobiety głównie, ewentualnie rajstopy, ewentualnie pończochy. Można kupić męską bieliznę, męskie skarpetki. Co więcej, w Japonii istnieją automaty z tego typu artykułami pierwszej potrzeby. Wobec powyższego, jeżeli zniknęły wam majtki z brudnika, to prawdopodobnie macie kolegę, który lubi zapachy. Koleżanki. I w Japonii jeszcze, to jest rzeczywiście fakt, tak jak my mamy, wiecie, automaty z kolą i ciastkami. Oni mają dzielnice, gdzie mają dosłownie te automaty z używanymi majtkami i tam jest grono kobiet, których głównym źródłem utrzymania jest to, że one mają swoich fanów. I tak liczne grono fanów, że po prostu nie nadążają z produkcją. Nie nadążają z noszeniem tych majtek. Marketing w takiej dziedzinie nakręca się na przykład mając konto na Instagramie bądź publikując stronę internetową, gdzie publikuje się swoje zdjęcie swoich stópek w pończoszkach i na przykład możesz mieć te pończoszki za ileś tam pieniążków, ewentualnie swojego kuperka w majteczkach, kuperek może być płci dowolnej, mówię wam, mężczyźni też to robią.
Ale kobiety statystycznie częściej, ponieważ tak jak mówiłam, kobiety rzadziej lubią zapachy ludzkiego ciała niż mężczyźni. Ciekawe, czy są na przykład podrabiacze tych zapachowych elementów garderoby, żeby szybciej produkować na przykład rozdajanie babciom do przenoszenia. Ale babciom to nie jest podrabianie. Natomiast nie wiem... Tak, dokładnie tak. Właśnie o tym chciałam. I sosu sojowego. Dokładnie tak. W Orange is the New Black, taki serial, gdzie pewna bardzo sprytna pani w więzieniu dawała współwięźniarkom do noszenia ładne majtki, a potem je sprzedawała poza granicami więzienia. I alternatywna grupa konkurencyjna wpadła na pomysł, że można byłoby... Nie, to jeden z jego spedytorów, żona spedytora wpadła na pomysł, że można tego typu bieliznę podrabiać. Właśnie używali do tego między innymi pasty miso i zupy i sosu sojowego. Czyli się da? Nie da się. Nie, słuchajcie, ale taka jest prawda, jeżeli chodzi o zapachy ciała, jesteśmy w stanie poznać po zapachu, w jakim momencie cyklu menstruacyjnego jest kobieta, po zapachu moczu jesteśmy w stanie poznać nie tylko płeć, ale i dietę. Jesteśmy w stanie powiedzieć, czy samiec jest płodny, czy nie, po zapachu, nawet ludzkiego moczu. Jak mężczyzna wejdzie do kobiecej toalety, jeżeli wejdzie się po nim, jeżeli wie się, na co zwracać uwagę, jeżeli zwraca się uwagę na zapachy, to będzie się wiedziało, że w tej toalecie przede mną sikał mężczyzna, albo sikała kobieta, albo sikała na przykład kobieta, która ma miesiączkę. Albo jadła szparagi. Można też poznać po desce na przykład. Ale w sensie zagrać. Nie będziemy się śmieć. Nie, to tak jak deska jest ciepła, to sikała kobieta, jak jest zimna, to mężczyzna. Tak, jestem sikana, bo ma włosy łanowe. Wszystko zależy od preferencji i zwyczajów, prawda? Przejdziemy dalej do architektury. I tutaj dwie ciekawe sytuacje. Pierwsza to jest nasza syrenka nad morzem przy falochronie. Otóż w 2011 roku pewien 60-letni Anglik przyłapany na stosunku z falochronem. A jako, że falochron miał po dwie dziury, to szło mu całkiem sprawnie, mógł nawet wybierać. Drugi kazus to opis kobiety, która skulkowała zwierzę Eiffla. Natomiast, jak mówiła później, zdarzały się jej zdrady z mostami, bramami, czasem z torami kolejowymi. Natomiast zupełnie nie podniecał jej wielki mur, który był za gruby. No i kwestia otoczenia, w którym się znajduje osoba mająca dane parafilie. Na przykład lubi to robić w miejscach publicznych i to rzeczywiście jest dosyć popularny fetysz. Co tam jeszcze mamy? Podróż, w pociągu, w brudzie. To też jest ciekawe, że niektórych podnieca sam brud. To też jest składowa i zapachu, czasem i smaku, i walorów wizualnych, ale też jakby samej świadomości, że jest się w brudnym miejscu. Umawiają się na przykład na seks w jakimś zniszczonym budynku, zabrudzonym. Albo na imprezie po stopu. Dokładnie. Dobra, i przechodzimy na drugi, wyższy, można powiedzieć, hardcore'owy poziom, mianowicie na kwestię cierpienia i upokorzenia. Czyli ogólnie rzecz ujmując, alkhedonia, czyli ból jako stymulujący element. A to jest stricte ból, czy tylko klapsy? To naprawdę zależy, bo to może być ból fizyczny, to może być konkretny ból, typ bólu fizycznego, to może być kwestia upokorzenia, unieruchomienia i tak dalej. To zależy. Albo po prostu poniżenia, bezwolności, bo to wiesz, istnieje bardzo wiele aspektów sadyzmu i masochizmu i tu można byłoby wprowadzenie literackie zrobić. Dwa. Znaczy... Dwa podstawowe zaburzenia, czyli masochizm i sadyzm, mają swoje źródło w literaturze i w historii. Właściwie bardziej w historii, która stała się literaturą, chociaż niekoniecznie wysokich lotów. Pierwszą postacią, o której chciałabym wam opowiedzieć, to jest pan, który nazywał się Leopold von Sacher-Masoch. Co wam to mówi? Otóż masochizm nie wziął się znikąd. Proszę? Tak, dokładnie tak.
brawo. To jest koleżka z masochizmu. Dobrze! Bardzo dobrze. O to mi chodziło. To jest pan, który w 1869 roku podpisał ze swoją przyjaciółką, panią, która nazywała się baronówna Fanny von Pistor. Fanny, takie ładne imię i się kojarzy też z literaturą erotyczną, prawda? Ale to nie ta. Podpisał umowę, że przez pół roku będzie jej niewolnikiem. Absolutnie, bez jakiegokolwiek prawa do protestu, bez jakiegokolwiek prawa do samostanowienia, bez jakiegokolwiek prawa do ochrony swojej integralności cielesnej. Podróżowali wspólnie, on podróżował przebrany za jej służącego, po to, żeby upokorzenie było pełne, bo ona sobie tak życzyła. I eksperyment ten przetrwał pół roku. Eksperyment ten przetrwał i sprawił się na tyle dobrze, że oni później byli ze sobą związani, aczkolwiek historycy szacują, że von Massow już nie był w tym związku dobrowolnie. Plonem tego półrocznego eksperymentu jest książka, która nazywa się Wenus w futrze. Ona nie jest napisana bardzo dobrze, ale nie jest też napisana bardzo źle, co podkreślam, ponieważ będę później mówiła o innych książkach, które już są napisane bardzo źle. I Wenus w futrze opowiada dokładnie tę samą historię. Dwójka bohaterów, którzy spisują tego typu kontrakt. Wenus w futrze kończą się tym, że oni się kończą tym, że oni się rozstają. Natomiast sama opowieść wywarła ogromny wpływ nie tylko na krytykę literacką niewielką. Naprawdę nie da się to przeczytać. Może tak. Da się to przeczytać. W Polsce wyszło bardzo przyzwoite tłumaczenie, ponieważ miałam okazję czytać i wersję oryginalną i tłumaczoną, i polskie tłumaczenie jest okej. Natomiast nie jest to literatura wysokich lotów, natomiast sama idea kontraktu została wprowadzona później przez środowisko zajmujące się BDSM, czyli tak jak sama nazwa wskazuje, obejmuje to nie tylko sadyzm i masochizm, ale też ograniczenie ruchomości, czyli wiązanie i upokorzenie. A drugą postacią, o której warto opowiedzieć, aczkolwiek chyba bez zdejmowania czapki, bo jest to postać odpychająca i absolutnie wstrętna, to jest Markiz de Sade, Alphonse Donatien de Sade, który z kolei reprezentował drugą stronę tej sadomasochistycznej relacji. I on faktycznie wielokrotnie wchodził w konflikty z prawem, nie tylko jako osoba, która próbowała robić krzywdę innym ludziom, ale także jako złodziej i wyłudzacz. Natomiast taką jego szkołą libertynizmu jest książka, która nazywa się 120 dni Sodomy. 120 dni Sodomy to jest książka w czterech częściach, która zaczyna się od tego, że grupa przyjaciół wraz z ludźmi, których zabrali ze sobą niedobrowolnie, to jest istotne, wyrusza do zamku oddalonego od Paryża.